łączy to hasło, które ma być myślą przewodnią najnowszej kampanii promocyjnej PGG GKS Bełchatów. To hasło wraz z wizerunkiem naszego nowego dyrektora sportowego Jacka Krzynówka pojawi się na różnego rodzaju nośnikach reklamowych, w różnego rodzaju miejscach. Mam nadzieję, że trafimy do jak najszerszej grupy nie tylko kibiców, ale mieszkańców całego regionu, całego województwa, którzy chcieliby, którzy szukają przestrzeni do kibicowania. Szukają tego klubu, któremu mogą kibicować przez cały rok, przez cały sezon. GKS łączy, ponieważ GKS jest w tym momencie przede wszystkim zespołem usytuowanym w najwyższej klasie rozgrywkowej w województwie łódzkim. Jest zespołem, który raczej buduje pozytywne, w tym momencie pozytywne emocje i zależy na tym, żeby się nimi dzielić z jak największą ilością mieszkańców, jak wspomniałem, nie tylko kibiców. Ta płaszczyzna łączności ma być, ta platforma ma być jak najszersza. My chcemy ją dać ludziom, chcemy, żeby oni znaleźli taki punkt zborny. Jacek Krzynówek jest postacią, która wywodzi się z tego regionu, z Skamieńska. Dotarł na same szczyty praktycznie piłkarskiego fachu. Wyrażam przekonanie, że GKS z Bełchatów tak naprawdę łączy mieszkańców od dosyć dawna, a przede wszystkim wychodzi od dosyć dawna. To jest piąty piknik rodzinny, to jest wspólna inicjatywa klubu, a przede wszystkim naszych kibiców. Wspaniała inicjatywa. Tam w tle słychać, w jaki sposób znakomicie bawią się dzieci. To jest tradycja już powoli, którą będziemy oczywiście kontynuować. Mamy zamiar. Mam nadzieję, że z kibicami uda nam się kolejne tego typu dobre imprezy organizować, ale faktycznie zwrócił Pan uwagę na to, że nasz pomysł jest daleko dalej sięgający. Zamierzamy zrobić i zaczęliśmy realizować kampanię społeczną GKS Łączy. Naszym dyrektorem sportowym został najwybitniejszy piłkarz GKS-u Bełchatów, Jacek Krzynówek. Postać niesamowita, niesamowicie skromna, pracowita, tymi swoimi przymiotami osobistymi osiągająca najwyższe cele, nie tylko zawodowe jako piłkarz, ale również rodzinne. To wspaniały człowiek i tymi wartościami chcemy się podzielić i tymi wartościami chcemy wszystkich połączyć na naszym stadionie. I wokół niego chcemy budować naszą kampanię. A te zobaczycie Państwo między innymi na billboardach w Bełchatowie, w Piotrkowie, w Ksawerowie. Będą też specjalne, w związku z naszą współpracą nawiązaną z Elbest Hotels, będą także billboardy przy hotelach Elbestu. No i dalej, kampania telewizyjna, internetowa, ulotki, które już do Państwa docierają, zaproszenia wszędzie, można mówić kolokwialnie, częstujemy Jackiem Krzynówkiem, bo wiemy, jakie on budzi pozytywne emocje i wspólnie chcemy stworzyć coś sympatycznego, budować nowy projekt GKS Bełchatów na najbliższe lata. Jest to młody zespół, młodzi chłopcy, którzy chcą się rozwijać w Bełchatowie, więc cieszymy się, że do nas trafili. Jest też grono wychowanków, na których będziemy stawiać, więc liczę, że ta drużyna z meczu na mecz będzie grała coraz lepiej i będą się rozwijać jak, zarówno sportowo, jak i w życiu prywatnym. A ta budowa tej drużyny jeszcze trwa? Oczywiście. Mamy do końca miesiąca okienko otwarte, więc nie jest powiedziane, że jeszcze ktoś do nas nie trafi. Jesteśmy cały czas w przebudowie. To na to trzeba trochę czasu. Drużyna też potrzebuje czasu, żeby się zgrać, żeby się poznać dokładnie, więc liczymy, że ten początek może być trudny i raz mogą grać chłopcy lepiej, raz gorzej. Z tym się tak zakładamy. Mam nadzieję, że więcej tych pozytywów będzie w drużynie niż negatywów. Ja myślę, że zaczęliśmy od kilku innych. Oczywiście dzisiejsze wydarzenie wpisuje się w cały cykl pewnych naszych decyzji od kilku dni, czy rozstrzygnięć od kilku dni. Pierwszym wyjściem tak naprawdę nowej drużyny, nowego GKS-u Bełchatów był wyjazd
wyjazd do kopalni węgla brunatnego Bełchatów. To jest powrót do korzeni, to jest umiejętność spojrzenia w to, czego się zaczynało w 77 roku. Kopalnia niewiele starsza, zapoznanie się z historią, spojrzenie z tamtej perspektywy, jak powstawał Bełchatów, jak powstawał klub, jakimi wartościami należy się kierować, jak ciężka praca potrafi zaskutkować, to był pierwszy etap. Dzisiaj jest fragment zabawy, połączony oczywiście z pewnym wyzwaniem, stanięciem przed kibicami, zaprezentowaniem nowej drużyny. Jutrzejsze wyzwanie sportowe to jest oczywiście kwestia otwartych wyników. To można powiedzieć, że my przewidujemy pewne rzeczy, które stawiamy sobie jako cele. Pewno takie pytanie za chwilę padnie. Natomiast co do jutrzejszego dnia, jutrzejszy dzień jest ważny ze względu na to, że liczymy jak na największą frekwencję. To jest ważny dzień, bo liczymy na dobre otwarcie sezonu, ale to jest też ważny dzień ze względu na rozpoczynającą się właśnie tą kampanię społeczną. Więc to są trzy takie etapy. Tych etapów będzie kilka kolejnych. Myślę, że w najbliższym czasie Państwo będziecie mieli okazję to obserwować. Te wydarzenia będą miały miejsce, nie tylko wydarzenia sportowe na stadionie GKS-u Bełchatów. No na razie żeśmy się skoncentrowali na tym, żeby jak najlepiej przygotować naszą pierwszą drużynę do rozgrywek, więc na tym się skupiamy. Jak będzie więcej, że tak powiem, wolnego czasu, zajmiemy się innymi rzeczami bardzo ważnymi w klubie, między innymi drugą drużyną i pracą z młodzieżą, więc na to przyjdzie czas na pewno w najbliższych dniach. A teraz ważne, żebyśmy jutro dobrze zaczęli, rozpoczęli sezon, liczymy na dużo kibiców, liczymy na to, że chłopcom ambicji nie braknie i liczymy przede wszystkim na dobry wynik. Jak ja tutaj grałem, rok 97, 99, inny stadion, tak, bo teraz się troszeczkę pozmieniało, inne miasto, więc miasto się rozbudowuje, klub również, więc same pozytywy. Mam nadzieję, że za tym pójdą również wyniki sportowe i że nasza drużyna będzie wyglądała już nie powiem dobrze, tylko bardzo dobrze. Nastroje są dobre, no bo w sumie się czeka i trenuje się zawsze na ten pierwszy mecz. Jak tutaj dużo wiele słów padło, że pierwszy mecz jest wiadomo, nie wiadomo, przede wszystkim tak nową drużyną. My też jesteśmy ciekawi, jak to będzie, ale jesteśmy pozytywnie do tego wszystkiego nastawieni i obojętnie co by się nie działo, będziemy patrzeć tylko do przodu. No właśnie, sam wspomniałeś o tej nowej, odmłodzonej kadrze. Jesteś, można powiedzieć, mentorem tej szatni? Nie, ja tak do tego nie podchodzę, po prostu gdzieś klub chciał, żebym został tutaj, wiążą jakieś tam przyszłość i mają taki plan, klub po prostu ma plan, żeby wprowadzać coraz więcej nowych, młodych zawodników i z tego regionu i myślę, że to jest dobry pomysł, bo jest naprawdę tutaj bardzo dużo uzdolnionej młodzieży i wiadomo, że będą dopiero się uczyć tego wszystkiego, ale są zawodnicy, którzy już grali w Ekstraklasie, też będą stanowić, mimo to, że są młodzi, będą stanowić o sile tego zespołu, ale na pewno tego zgrania będziemy potrzebować i pewnie gdzieś tam jakieś frycowe zapłacimy, ale miejmy nadzieję, że jak najmniej tego będzie. To jeszcze zapytam na koniec, bo chyba w takim razie kibic w tym nowym sezonie na pewno będzie musiał się uzbroić taką nutkę cierpliwości. No na pewno, tak jak powiedziałem, że my zrobimy wszystko jako zawodnicy, żeby zawsze został po meczu taki, mimo jak nawet coś będzie nie tak, żeby wyszedł zadowolony i powiedział tak, ten zespół zrobił wszystko w danym dniu, na co było go stać. A to jest tylko sport, wiadomo, i raz się wygrywa, raz się przegrywa. Ale myślę, że kibice w Bełchatowie będą wyrozumiali, a liczę na to, że damy im jak najmniej powodów do tego, żeby do zmartwień i do tego, żeby nie byli zadowoleni.